Kurde, grubo wyglądam. Spójrz na to, jak ja wyglądam. Jak grubo. Muszę jakoś inaczej. Kurcze, ja dobrze wyglądam. Ja się, wyglądam Muszę się specjalnie wystroiłem w słowiańskie te, a jakoś tak to dziwnie. Myślałem, że nie ogóle teraz? portek w ogóle. Ile ważysz? E, nie ważyłem się. Mam remont w domu i nie waga jest zakurzona, nie, odkurz, nie Ale wydaje mi się tak 75. A czemu pytasz? No nie, bo to ja byłem trenerem personalnym, tak zwyczajnie nie zabuduję, wiesz? A, ile a masz właśnie, dobra, jak poruszyłeś ten temat, bo często byłeś oskarżany, że wprowadzałeś tych swoich podopiecznych na cykle, na cykl Moi drogi, nie wprowadzałem, tylko oni sami chcieli, żeby ich prowadzić, więc jeżeli ktoś chciał, no to ich prowadziłem w tym cyklu. Badania wszystkie polecałem, co mają brać, kiedy, jak my. To normalne, dużo trenerów tak robiło. Jeżeli cykl sterydowy jest prowadzony z głową to jest to całkowicie zdrowe? Dla... Nigdy nie jest całkowicie zdrowe, więc ta osoba, która. No to czemu wiesz, nie wyrzucałeś im z tego głowy? Nie, głupie, słuchaj, nie, to nie, absolutnie. Ja nigdy na przykład nie wprowadziłem kogoś na cykl, kto dopiero zaczął trenować, czy trenuje rogi. Jeżeli miał przynajmniej 5 lat doświadczenia, już wyszedł, tam wyglądał, albo zaczął startować w zawodach i nie wiedział, jak to poprowadzić. Kurczę, no niestety w tej branży jest tak, że te sterydy po prostu są narzędziem pewnym. No, na pewnym etapie nie jesteś w stanie przekroczyć pewnych możliwości genetycznych swojego organizmu, żeby te zawody wygrywać. I bardzo wielu chłopaków Startowało. Przecież ja też w swoich pierwszych zawodach wystartowałem na sucho, w pierwszych, drugich. Nic, nie było szans. Dopiero później wiesz, no kurde, no, trzeba jednak coś przykuć, nie? I to każdy się z tą ścianą zderza, no w tej a teraz fizy. jak walczysz w fejmie, to też się wspomagasz takimi środkami? W tym momencie nie, w tym momencie Ale miałem w, problem na, z Ale No Oczywiście, o... tak, na początku tak, tak. A w ogóle przesadzałem Czyli na, na początku. Czyli na których walkach byłeś na sterydach? No na pierwszych do Mateusza, do tej walki z Mateuszem, czyli... Ale na, z Mateuszem w tej pierwszej byłeś na stadionach, czy to już była pierwsza walka, na której nie byłeś? Nie, byłem i później przestałem przez te moje problemy, Wylądowałem w szpitalu, prawie umarłem ogólnie. To, znaczy ogólnie, później się okazało, że to nie miało dużego wpływu do to ciekawe, że o tym mówisz, bo wiesz, no? w tych organizacjach sportowych, e, no to są te badania antydopingowe. W których? W UFC na przykład. A w, oczywiście, w UFC jeszcze w polskiej żadnej nie ma. O kurczę, to mnie to dziwiło, bo no. właśnie myślałem, że sobie trochę zamykasz drzwi do... Nie, ale ty oś, inaczej, no ja już jestem rok, ponad rok czysty, więc teraz nic nie wyjdzie w żadnych badaniach, więc spoko. Ogólnie, kurczę, wiesz o co, chodzi ogólnie w tym wszystkim. Nawet UFC to jest tak, że masz sztab ludzi, ty bierzesz jakieś tam różne rzeczy i jest po prostu sztab ludzi, którzy cię wyliczają, kiedy ci to nie wyjdzie. To ma być tak, że jak ty masz walkę, to ma ci nic nie wyjść na badaniach. I normalnie są od tego ludzie, którzy się tym zajmują, robią ci badania, próbki, sprawdzają. Ty no, oni normalnie lecą na bombie, tylko w pewnym momencie się tą bombę odcina. To jest wszystko chłopie, to jest... Stanach to w ogóle są do przodu. Oni tam mają doping genetyczny, w ogóle tu, turbopeptydy no to U nas te peptydy dopiero teraz chodzą. Ale nie uważasz, że stracisz? Fajnie, że jesteś szczery, ale czy nie uważasz, że właśnie stracisz przez podanie tej informacji, że w pierwszej walce z Ale się? to jest, ja tu powiedziałem o tym, ja się przyznałem do tego błędu. Ja wiesz, jak. E, nie wiem, czy widziałeś tą historię, że w tym szpitalu wylądowałem, padły minerki, prawie umarłem. Ja wtedy normalnie powiedziałem, że to też miało pewien wpływ na to, na tę całą sytuację i dlatego przestań tego robić, żeby przestrzeć tych ludzi, że jednak może to się stać, że to jednak nie jest bezpieczne, dokoła, Wiesz, więc ja, to, to już jest historia sprzed roku. Poruszam ten temat, bo na konferencji Błoński zaproponował to Marcinowi Dubielowi. Ja się w ogóle zastanawiam, ja nie wiem jak to teraz jest, ale ja to w umowie miałem, że mogą być takie badania wykonane antydopingowe. W umowie swoim? Tak. Kurde, to ja takiego zapisu nie mam chyba. Mi się wydawało, że ja coś takiego miałem, że mi się coś pokręciło w głowie, ale nie uważasz, że jednak w fejmie też powinno zostać to wprowadzane. Bo po pierwsze to chodzi też o zdrowie zawodników, żeby bali się w ogóle stosować takich środków. No i też chodzi o takie fair play, no bo jeden bierze, drugi nie. Wiesz co, no temat dopingu w sporcie to jest naprawdę rozległy temat. I to moglibyśmy o tym cały odcinek tutaj przegadać. No i... tak, ale ja tylko pytam stricte o fejm. Bo wiesz, tutaj jednak wiesz, walczą amatorzy, a jeżeli ktoś się za bardzo wkręci, no to zaczyna. Inaczej, słuchaj, bo to też wszystko zależy, co, co jest tym środkiem dopingującym, czyli Dobra, to samo to... co us, u, usta, tak, yy, yy, przewidują, no, czyli te działania dopingowi, organizacja, tak, to są wszystko, co oni mają na liście, to uważasz, że to jest doping, tak, no bo wiesz, wszyscy praktycznie, kurde, znowu mówię, że wszyscy, większość pewnie chłopaków, którzy trenują, też biorą jakieś takie lekkie rzeczy, w nie wiem, meldonium, które poprawia wydolność i to prawie każdy łyka. Kurde, ja nic nie brałem, może ja dlatego przegrywałem te walki, ale dobrze, jeżeli no? jesteś specjalistą od tego tema z tego tematu, Yy, a mamy teraz właśnie, że Błoński bardzo naciska na Marcina Dubiela i twierdzi, że w jego wyglądzie. Widać, że coś zażywa. to ja musiałbym nie... się przyglądać wyglądowi Marcina Dubiela, bo nie mogę go bez koszulki, jak wygląda. Jak są pewne rzeczy i pewne cechy, które możesz jakie rozpoznać. Są cechy na no wiesz, że no, na przykład masz barki takie strasznie nadbudowane, ale przy sportach walki, to też jest inaczej. Przy sportach walki zupełnie inaczej te włókna mięśniowe pracują i zupełnie inaczej ta muskulatura się rozbudowuje. Więc kurde, no też nie są potrzebne takie duże dawki jakichkolwiek dopalaczy i jakichkolwiek substancji dopingujących w sportach walki. To nie jest, wiesz, sporty sylwetkowe gdzie tam czym więcej ładujesz. Słuchaj, Zapytał wszystkich tych kulturystów, nie wiem, którzy się u nas biją, czy Piotka jakieś czegoś, od ilu, od ilu w ogóle środków zaczyna się bomba, to każdy ci powie, że to od trzech, od czterech. Więc wiesz, jakiś testosteron w tle to w ogóle nie, używa, nie uważają tego kulturyści za to, że są na, na dopingu. Rozumiesz. To jest w ogóle to jest inny świat. Naprawdę. Bo ja sam tego świata się wywodzę i troszeczkę mam też sprane patrzenie na to wszystko. Zupełnie inaczej na to patrzę. Ja patrzę na, te, na jakieś narzędzie, które można wykorzystać do pewnych tam e, rzeczy, żeby coś poprawić. No ale trzeba uważać, właśnie, bo można skończyć. E... Podobnie jak jak w szpitalu gdzieś tam gdzieś to, to było tam miało jakiś nieduży procent ale miało też procent że, że jednak te nerki mi no, no niestety no nerki odstępiły. Ale teraz tej jest już cał jesteś już całkowicie zdrowy i gotowy żeby stoczyć tak do słuchaj no ja już zdrowy byłem przy walce z Malczyńskim, e, więc już dwie walki zrobiłem od tamtego mojego nieszczęsnego wypadku.